zazdrościła tym, co ma zli na dworze. Chłodny dworzec był dużo lepszy od faceta, co marzenia rozrywał jej na części. I od domowej rzeźni skomanej w czterech ścianach, mordowaniu w niedzieciaka widzę. Z samego rana ona została tym sama. Już zaczęła się tym godzić, czuła swojego pana, co ją wciąż wzrokiem wodzi. Biła się z myślami, tłumaczyła to chorobą, płynnymi procentami mocy, przez co nie był z sobą, chciała się przeciwstawić. Bała się kata, zapłakany przemyślenia i znowu wszedł tata. Może chciałaby mieć brata, zostanąłby w jej obronie. Pokazał trochę świata, krzykłby ojcu konie. Albo przynajmniej mama, co okazała się tchórzem. Zostawiła córkę tutaj, biorąc męża w garniturze. Tata rzucił ją na łóżko, znowu zaczął ją rozbierać. Opuścił dzwony do kolan, kurwa, czy jest nadzieja? Zaczął ją w dzwoni wierać, tak chwyciła za nożyczki, biła je między żebra. Przeżyła je w domu, teraz od niego uciekła. Otwory drzwi i kości, niszczyciele ludzkich marzeń.